Upadek Węgier. Wyrasta rosyjska twierdza w Europie. Hungary has a very unique situation in this whole war. Hungary is not sending weapons to Ukraine. A lengyelek meg úgy vannak vele, hogy ők benne vannak, ez az ő háború, ezt ők már szinte vívják. It's obvious there is no victory for poor Ukrainians on the battlefield. Od połowy 2022 roku w kraju Madziarów trwa techniczna recesja. Gospodarka Węgier kurczy się już trzeci kwartał z rzędu, a prognozy na kolejne miesiące nie malują się w kolorowych barwach. Wiele wskazuje na to, że Węgry w 2023 roku pogrążą się w recesji. Kraj się cofa, a rozdawnictwo i próba zrobienia z siebie pośrednika na linii Bruksela-Moskwa odbija się Budapesztowi czkawką. Mimo tego Viktor Orban nie zamierza zrezygnować z kursu, jaki obrały Węgry. Jest on w całkowitej sprzeczności z tym, jaki prowadzi Warszawa, która jeszcze do niedawna była najbliższym sojusznikiem Orbana. Dziś, jak on sam twierdzi, pewne sprawy nas podzieliły. Jednak współpraca dalej trwa. Mimo tego coraz rzadziej słyszy się w przestrzeni medialnej to dość sławne powiedzenie. Polak i Węgier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. Ciężko się dziwić naszym różnicom, tym bardziej słuchając pewnych wypowiedzi węgierskiego premiera. Oznajmił on między innymi w wywiadzie dla niemieckiego Bilda, że uważa Władimira Putina za zbrodniarza wojennego, a Ukraina nie powinna być już postrzegana jako suwerenne państwo. To jest Rosja. Ona działa inaczej niż my. Struktury w Rosji są bardzo stabilne. Opierają się na armii, służbach specjalnych, policji. Jest to inny rodzaj kraju, zorientowany na wojsko. To inny świat. Struktura jest inna, władza jest inna, stabilność jest inna. Jeśli w ocenie Rosji będziemy używać naszej logiki, to zawsze będziemy w błędzie. Po pierwsze, nie spieram się z Ukraińcami. Nie chcę sprawiać wrażenia kogoś, kto nie ma nadziei, że Ukraińcy mają szansę przetrwać. Ale stoję na gruncie rzeczywistości. A rzeczywistość jest taka, że współpraca między Ukrainą a Zachodem jest porażką. Uważam, że sposób, w jaki Ukraińcy walczą na linii frontu, a my wspieramy ich finansowo, informacyjnie, instrumentalnie, jest niezrozumieniem sytuacji, w której się znaleźliśmy. Czy jest on dla pana zbrodniarzem wojennym? Nie, nie dla mnie. Dlaczego nie? Ponieważ jesteśmy w trakcie wojny. O zbrodniach wojennych możemy rozmawiać po wojnie. Inflacja na Węgrzech w maju 2023 roku wyniosła 21,5% rok do roku. Tak poinformował tamtejszy urząd statystyczny. USA ze skutkiem natychmiastowym zaostrzyły program zniesienia wiz dla Węgrów, którzy niemal jako pierwsi we wschodniej Europie taki przywilej otrzymały. Biznes się wycofuje, a korupcja szaleje. Co więcej, najważniejszy projekt Węgier, czyli elektrownia atomowa w Paks, ma zostać w 80% sfinansowana przez Rosję, która właśnie udzieliła kredytu na to przedsięwzięcie. To, co dzieje się obecnie w Budapeszcie, to postępujący proces destrukcji. Jego nie da się zatrzymać, póki u władzy jest Viktor Orban. On sam kreuje się na najsilniejszego prawicowego polityka w Europie, a finalnie nawet Giorgia Meloni z Włoch, która miała być sojusznikiem Węgier, ten plan prawdopodobnie porzuciła po fiasku rozmów w sprawie imigrantów właśnie z Budapesztem i Warszawą. Grupa Wyszehradzka jeszcze nigdy nie była tak bliska całkowitej destrukcji, jak jest teraz, a miał to być przecież flagowy projekt polskiego rządu. Dlatego w dzisiejszym materiale wraz z moim zespołem przygotowaliśmy dla Was analizę tego, co dzieje się na Węgrzech. Dlaczego Polska straciła tak ważnego sojusznika i jak Rosjanie budują tam swoje wpływy, próbując zniszczyć jedność Zachodu. To wszystko w dzisiejszym materiale. Zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, jeśli spodoba Wam się ten materiał, to pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, ponieważ jeszcze naprawdę sporo z Was ogląda, a nie subskrybuje, a to mi zdecydowanie pomoże w rozwoju kanału. Jak jeszcze nie widzieliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a mamy naprawdę sporo. Na przykład grę planszową Globalista, w którą można grać od 2 do nawet 6 osób, tocząc strategiczne walki aż na 2 mapach. Do tego prawdziwe antyki w postaci map, globusy, plakaty miast i wiele, wiele innych. Mapki za mną są na przykład jedną z rzeczy, które sprzedajemy, więc myślę, że warto. Zapraszam Was też na mojego Discorda, gdzie możecie sobie pogadać ze mną, jak i z całą naszą społecznością. Na Instagramie natomiast ciągle dodajemy najnowsze wiadomości i relacje z kanału. Taktyczny follow z Waszej strony myślę, że przyda się zarówno Wam, jak i mi. A teraz koniec wstawki, czas na materiał.
Jednym z najważniejszych państw na mapie zagranicznych podróży Polaków w dobie socjalizmu były Węgry. Wakacje nad Balatonem do dziś wspominane są z sentymentem. Węgierska infrastruktura i poziom życia przewyższały te polskie pod każdym względem. Można tam było uświadczyć nawet zagranicznych produktów, takich jak Coca-Cola, i to nie tylko w Peweksach, ale czasem pojawiały się na zwykłych półkach zwykłych sklepów. Pomarańcze i czekolady nie były tylko od święta. To wszystko było możliwe dzięki częściowej liberalizacji gospodarki oraz zezwolenia na powstanie małych biznesów. Po 1962 roku faktyczny przywódca państwa Janusz Kadar rozpoczął ten proces. Polegał on na ograniczeniu restrykcji związanych z handlem zagranicznym i właśnie umożliwieniem działalności prywatnej na niewielką skalę. Zmodyfikowany w ten sposób komunizm nazywał się komunizmem gulaszowym. W 1990 roku Węgry były drugim najzamożniejszym państwem dawnego obozu socjalistycznego, ustępując przy tym jedynie Rosji. W latach 90. przeprowadzono transformację, jednocześnie nawiązując poważniejsze relacje handlowe, a przede wszystkim z Niemcami. Jak spojrzymy na PKB na mieszkańca krajów wschodnioeuropejskich, przede wszystkim Polski i Czech, to widać wyraźnie, że Węgrzy w porównaniu do nas byli średnio o 50% bogatsi. W następnych latach ta różnica się zniwelowała, ale później ponownie po 2000 roku Węgrzy rozwijali się szybciej. Kryzys przyszedł jednak po 2009 roku, ale złożyło się na niego wiele czynników, nie tylko globalny krach i błędy w podejściu do gospodarki. Dziś Węgry to kraj paradoksów z przestarzałą infrastrukturą, która dobrze pamięta swoje świetlane czasy w PRL-u. Chyba takim najbardziej dobitnym przykładem jest Hajdusz Oboszlo, które w porównaniu z ważniejszymi polskimi ośrodkami turystycznymi pozostało daleko w tyle. Ale to jeszcze nic. Najgorsze to może dopiero do Budapesztu nadejść w niedalekiej przyszłości. Ale dlaczego to jest ważne dla Polski? Struktura gospodarki węgierskiej jest dość podobna do tej polskiej. Około 1/4 PKB wytwarza przemysł. W Polsce to 28%. Rolnictwo to około od 2 do 3%. Resztę stanowią usługi. Struktura eksportu jest zdywersyfikowana, choć nie aż tak jak ta polska. Około 20% eksportu to elektronika, kolejne to maszyny i pochodne, czyli 14%. Porównując to do struktury PKB Polski, to niewiele nasze kraje się różnią. Dlatego to, co się dzieje na Węgrzech, powinno być dla nas lekcją, czego nie robić tak jak Węgrzy, żeby później nie paść w podobne do nich tarapaty. Według danych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego KSH, wielkość sprzedaży detalicznej w kwietniu spadła na Węgrzech o 12,6% rok do roku. Węgierska gospodarka staje się niekonkurencyjna w porównaniu z innymi w Unii Europejskiej. Między innymi z uwagi na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, które napędziły zarówno sprzedaż, jak i inwestycje. Dla przypomnienia, Unia utworzyła w 2021 roku Fundusz Odbudowy w wysokości 724 miliardów euro, złożony z grantów i pożyczek do wykorzystania do 2026 roku, aby tym samym pomóc gospodarkom krajów Unii wyjść ze skutków pandemii i dokonać zmian w sektorze energii. Jedyne kraje, które do tej pory nie otrzymały środków, to Polska oraz Węgry, ponieważ nasza władza nie zgadza się z europejskimi postulatami i przepisami w sprawie tzw. praworządności. Nie chcę się mieszać w to, kto w tym sporze ma rację, ale faktem jest to, że skoro 25 spośród 27 krajów zgodziło się na warunki po stronie UE, to raczej nie są one aż tak przerażające. Sami na ten temat możecie wypowiedzieć się w komentarzach. Jednak o ile polska gospodarka póki co mimo wszystko jakoś sobie bez tych pieniędzy z KPO radzi, o tyle Węgrzy bez środków z KPO i środków spójności znajdują się na przepaści, mimo że premier Viktor Orban przekonuje swój naród, że jest inaczej. Tylko po to, żeby Fidesz wygrał wybory, tuż przed nimi włodarze z Budapesztu przedsięwzięli ruchy, które obecnie nie tylko wywindowały ponownie inflację, ale powoli powodują, że budżet Węgier się nie spina. To zwycięstwo będzie pamiętane do końca naszego życia. Być może dlatego, że musieliśmy walczyć z największą opozycyjną siłą. Lewica w domu, międzynarodowa lewica dookoła, brukselscy biurokraci, imperium George'a Sorosa ze wszystkimi swoimi pieniędzmi, międzynarodowe mainstreamowe media, a w końcu nawet prezydent Ukrainy. Od stycznia 2023 roku podniesiono o 20% minimalną pensję, która wynosi teraz 200 000 forintów, czyli około 2,5 tysiąca złotych,
dla pracowników niewykwalifikowanych i 260 tysięcy forintów dla pracowników wykwalifikowanych, czyli w przeliczeniu na złotówki to około 3200 zł. Pensje wzrosły też dla urzędników, osób publicznych oraz służby publicznej, czyli na przykład policjantów. Jakby tego było mało, doszły podwyżki emerytur oraz obniżki podatków dla tych grup, które zbyt wiele dla gospodarki nie robiły. Co w tym wszystkim najzabawniejsze, to osobne podwyżki o 10% dostaną policjanci i żołnierze. Jednak państwo dodatkowo wypłaci im sześciokrotność ich miesięcznych zarobków. O 20% mają również wzrosnąć płace dla pracowników socjalnych, do tego tych ze służby zdrowia oraz kultury. Agencja Fitch potwierdziła 23 czerwca Węgrom ocenę BBB z ujemną perspektywą, co negatywnie wpływa na kondycję finansową kraju i powoduje, że może ona oznaczać pewne ryzyko dla przedsiębiorców. Polska ma ocenę A-, czyli wyższą niż Węgry. Ale oprócz finansów kwestią problematyczną pozostaje też światopogląd i współpraca Budapesztu z Moskwą. Orban uważa, że z Putinem trzeba rozmawiać. Teraz czas na jego jeden z najpopularniejszych ostatnio cytatów. Uważam, że sposób, w jaki Ukraińcy walczą na froncie, a my wspieramy ich finansowo, informacyjnie i narzędziowo, a oni mogą wygrać wojnę z Rosją, jest całkowitym niezrozumieniem sytuacji. To niemożliwe. Właśnie tak powiedział Orban. Kolejny cytat. Jedyną drogą ratunku jest to, aby Amerykanie podjęli negocjacje z Rosjanami i zawarli porozumienie co do architektury bezpieczeństwa oraz miejsca dla Ukrainy w nowej architekturze. Uważa pan, że Putin jest silny? Putin jest prezydentem Rosji. Jeśli ktoś spekuluje, że może upaść lub zostać zastąpiony, to nie rozumie rosyjskiego narodu i rosyjskich struktur władzy. Podejście geopolityczne Węgier jest wyjątkowo ciekawe. Zablokowanie kandydatury Szwecji w parlamencie, brak chęci odejścia od rosyjskich surowców, pożyczki z Rosji i do tego chęć porozumień kosztem terytorialnym i tym, jaka przyszłość będzie czekać cały region Europy Środkowo-Wschodniej, w tym także Polski. To myślenie krótkowzroczne, ale wcale nie oddaje realnego podejścia Węgrów do Rosjan, ponieważ tylko 42% z nich lubi ten naród. Niemniej Viktor Orban myśli, że może jako małe europejskie państewko uprawiać globalną geopolitykę, dlatego ciągle próbuje współpracy z Putinem, na co wskazują dane odnośnie wymiany handlowej z Rosjanami. Nie możemy sobie pozwolić na tak długą granicę między Rosją a Ukrainą, która należy do NATO. Oznaczałoby to bezpośrednie zagrożenie wojenne dla nas wszystkich, nawet w Waszyngtonie. Więc to jest niebezpieczne, nawet dla Stanów Zjednoczonych. Należy osiągnąć porozumienie z Rosją w sprawie nowej architektury bezpieczeństwa, aby zapewnić Ukrainie bezpieczeństwo i suwerenność, ale nie członkostwo w NATO. Oprócz tego Węgry, a przede wszystkim rządzący, ciągle mają chrapkę na ukraińskie Zakarpacie, o którym Orban wielokrotnie mówił, nawet podważając to, że terytorium te w ogóle powinno być ukraińskie. Węgierskie media publicznie chętnie komentowały ostatnią wizytę prezydenta Zeleńskiego do tego regionu i jego słowa, że to właśnie Zakarpacie będzie po wojnie motorem napędowym Ukrainy. Dla części Węgrów te słowa były oburzające. Co warto jeszcze podkreślić, spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, największe problemy z korupcją mają właśnie Węgry. Tak wynika z najnowszego raportu Transparency International. W zestawieniu uwzględniającym 180 krajów świata znalazły się one na 77. miejscu. Zatem jak sami widzicie, rząd premiera Viktora Orbana ma prosty, ale skuteczny cel – szukać lewych kanałów współpracy, żeby gospodarka nie legła w gruzach. W końcu to oni wydali najbogatszym Rosjanom tak zwane złote wizy do Unii Europejskiej, ale to zdecydowanie za długi temat. Oprócz tego mydlą ludziom oczy, rozdając pieniądze do tych grup, które realnie kosztują Budapeszt najmniej. W tym samym czasie pod płaszczykiem nacjonalizmu, Zakarpacia i tym podobnych tematów szukają ciągle czegoś, co może trafić ludziom na języki, a sami rozkradają w tym czasie kraj. Finalnie taka strategia Węgier w najbliższych latach może okazać się zgubna. I o ile jeszcze mimo wszystko potrafię zrozumieć współpracę z Rosją na poziomie gospodarczym, bo nikt w Europie święty nie jest, o tyle hasła pokroju Ukraina przegra wcale nie konsolidują Zachodu. Wręcz Węgry to taki koń trojański Kremla. A patrząc na powiązania u władzy, to ci ludzie mają tam z nimi naprawdę wiele wspólnego. To oczywiste, że rozwiązanie na polu bitwy nie działa. Więc jestem pewien, kto ma rację. Słusznie opisujesz sytuację, w której Rosja najechała Ukrainę. Ale pytanie nie brzmi, kto na kogo napadł. Pytanie brzmi, co będzie następnego ranka.
Faktem jest, że umiera coraz więcej ludzi i nie ma szans na zwycięstwo żadnej ze stron. Oczywiste jest, że nie jest to zwycięstwo Ukraińców na polu bitwy. Takie jest moje stanowisko. Zawsze sugerowałem wszystkim, że zamiast pomagania zbrojnie, aby móc bardziej zaangażować się w wojnę, należy powstrzymać eskalację i opowiadać się za pokojem i negocjacjami. Podsumowując dzisiejsze rozważania, my jako Polska musimy trzymać się z daleka od takiego modelu, jakie Węgry przedsięwzięły, ponieważ prędzej czy później ten system zbierze żniwo gospodarcze i to bez względu na to, czy ktoś będzie bogaty, czy też biedny. Oberwią praktycznie wszyscy. Sam osobiście do Węgrów nic nie mam. Oni sami nas bardzo lubią, ale tak jak mówię, Polska musi trzymać się z daleka od modelu, jaki został tam przedstawiony, tym bardziej, że on niszczy też Grupę Wyszehradzką, która miała być siłą WE, a także dawać Polsce mocną pozycję. Obecnie niemal całkowicie straciła na znaczeniu, a my w tej geopolitycznej grze stajemy się coraz bardziej osamotnieni. Dajcie znać, co sami o tym sądzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Dzięki, no i do następnego materiału. Cześć.